Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was i dzisiaj otworzę Wam po prostu jedną skrzynkę z nowego eventu, bo tak jak widzicie, mamy nowy event oraz mamy zmiany na stronie, ale to zaraz sobie omówimy. Pamiętajcie, że jak chcecie wygrać, musicie mieć łapkę w górę, suba z dzwonem, komentarz oraz musicie używać mojego kodu promocyjnego. Tym razem kod promocyjny znajduje się, widzowie, tutaj w lewym górnym rogu. Wy tego nie widzicie przez ten, ale ja go sobie w sumie mogę zdjąć tutaj niżej. O, powiedzmy tutaj go damy. No i tutaj jest kod promocyjny. No i tutaj wpisujecie oczywiście kodzik Esteban. 5% do wpłaty stałe, ale oczywiście możesz mieć więcej w dziennym bonusie, gdzie tutaj możesz sobie to zgarnąć. Także pamiętajcie, że trzeba mieć kodzik, no bo jak kodu nie masz, no to niestety konkursu nie wygrasz. A my mamy dzisiaj 4400 zł i właśnie mamy aktualnie przecenioną skrzynkę Nebula. Nebula Vanguard to jest jakiś w ogóle... Aha, nie mogę, tak? Nie mogę jej otworzyć, no to zajebiście. Okej, okay, a może w bitwie? Może w bitwie się uda? Aha, okej! Okay. Mamy, widzowie, no i o to chodzi. Zawsze te skrzyneczki eventowe były takie tanie, ale mamy tym razem za 120 zł te skrzynki. Oczywiście przeważa teraz team prawy. Także my otworzymy sobie na razie tą skrzynkę i właśnie to, co z tej skrzynki poleci, będzie dla Ciebie, widzu. Musimy sobie wyłączyć dźwięk i uwaga, zobaczmy. I takie beretki są dla Ciebie. 11.50, musisz mieć łapę, komentarz, suba oraz używać mojego kodu. No a my wchodzimy sobie znowu w event, bo mamy bitwę. No i nie wiedziałem, że są takie skrzynki, więc będziemy je otwierać. Aktualnie są przecenione o 5%. Są spoko procenty nawet, jeśli mam być 4. Więc otworzymy sobie na start 5 za 570 zł. No i zobaczymy, co tu ciekawego poleci. Trzymajcie kciuki, zostawcie łapkę w górę. Jest AUG, który zwraca. Jest kałaszek, który zwraca. 280, 400, 450. Nie jest źle, to otworzymy jeszcze 5. Oczywiście za otwieranie skrzynek eventowych dostajemy te punkciki, które tutaj mamy. No tutaj jest bardzo słabo. Ale lecimy, lecimy. Będziemy sobie zbierać te punkty. No i na koniec je sobie wymienimy, mamy rękawiczki, mamy awupkę, jest dobrze, jest dobrze, no ale w sumie nie ma i tak profitu, no tutaj musimy liczyć może na jakiegoś serpenta, jest gloczek statrak, ale to każdy jest statrak w sumie, ale może 350, ale reszta słaba, kurde, póki co średnio, ale otwieramy ją, zbieramy sobie przy okazji punkty, ten maki jest bardzo drogi, także bardzo ładnie. 650 zł, no i to jest w końcu dobry drop. Ale przydałby się jakiś serpencik, no to by było naprawdę pięknie. Tutaj znowu dwa itemy do przodu. Lecimy dalej, skip. I jeszcze 4, nie, dobra, jeszcze 3. No powiem Wam szczerze, że jak na razie średnio, ale przynajmniej nabiliśmy sobie dużo punktów. Orion jest 190. Tu będzie profit, to jest najważniejsze. No i przejdźmy sobie do kontraktu i robimy kontrakt z najdroższych. I później lecimy znowu te skrzyneczki i nabijamy sobie punkciki. 2300 zł, są rękawiczki. Oby jakieś ojej, to na pewno nie jest drogie. 1500, no właśnie, no właśnie. Tracimy niestety bajonecik, może jakiś Doppler. Statrak Doppler 2900, no i tutaj już troszkę odbiliśmy. Wchodzimy sobie do ekwipunku, sprzedajemy to wszystko. No jest 3,5, więc tragedii jakiejś wielkiej nie ma. I otwieramy znowu tą skrzyneczkę, póki jest na przecenie. Często jest tak, że przecenione aż tak nie oddają, więc mam nadzieję, że później, jak będę otwierał tamte, no to może będzie lepiej. Ale otwieramy, nabijamy sobie punkciki, skip. Ja bym chciał tego serpenta trafić. Za 5 skrzynek dostajemy, czekajcie, za jedną mamy 200. Za jedną mamy 200, to jak 5, to dostajemy 1000, tak? Okej, okay, chyba tak. Więc dobra, jest Orion, jest 3 itemy do przodu, reszta plecy. Lecimy kolejne, albo 2000 dostajemy. No muszę to potem obczaić, tutaj słabiutko. No daj tego serpenta albo Digla Blaze'a, to będzie już naprawdę fajnie. Tu jest spoko procent, jak na tyle skrzynek. No kurde, raz się udało trafić tego maka. Dobra, tu w porządku i skip. Tu słabo, dobra, ale mamy już 20 tysięcy punktów. To jest najważniejsze, no ale niestety budżet nam maleje i to mi się nie podoba. Jest flip warty. Fate flip to będzie profit. 3200, znowu kontrakt nas uratował. No i wracamy do 4 koła, no i o to chodzi. Dobra, lecimy, ostatnia taka runda z tymi skrzynkami za 115 zł. No w końcu są jakieś droższe skrzynki eventowe.
Otwieramy 5 ze skipnięciem za cały budżet. Pierwsza, fatalna. Druga, 1000 zł Glock. No i o to właśnie chodzi. O to chodzi. Pięknie. Kolejna, średnio. Kolejna, średnio. Kolejna, w porządku. Kolejna, słabo. I ostatnie 5, też słabo. Ale naprawdę jest w porządku. Lecimy kolejny kontrakt. No kontrakty dzisiaj są w formie. 2,5 koła, scout, to będzie ten, to wiedziałem, że ten, 2200, ok, nieźle. I jeszcze jeden kontrakt, no i to już sobie zostawiamy. Są rękawiczki warte, Crimson Weby za 2600, jest fenomenalnie. No i wrzucamy do eventu 31 koła, dzisiaj wrzucimy do generatora i zobaczymy, co dostaniemy. 31250, wy pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, dajcie znać, co sądzicie o evencie. No wygląda to naprawdę przekozacko. Generujemy przedmiot. No i uwaga, zobaczmy, co dostaniemy. Dostajemy, widzowie, rękawiczki za 242. No mogło być lepiej, ale ja naprawdę nie narzekam. Dzisiaj naprawdę fajny odcinek. Plus mamy dodane coś takiego. Zaznaczamy sobie skrzynkę od 120 zł. No i mamy, znaczy do... skrzyneczkę premium. Możemy sobie zaznaczyć, to jest na pewno fajne ułatwienie. Skip. No i tutaj nic nie dało, ale jest naprawdę pięknie. Mamy fajne skinki w ekwipunku. Zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.